Miron, jak to było być kobietą? Powiedz prawdę. Pięknie, oczywiście, wspaniale, być kobietą jest cudownie. Ale już miałeś dosyć. Ale też, słuchajcie, jakby emocje, przez które po prostu kobiety przechodzą, jednak jak serio wszystko traktują, to jest po prostu emocjonalnie wyniszczające. Muszę wam to przyznać. Witam państwa serdecznie. Dzisiaj ze mną na kanapach wspaniali aktorzy, którzy ostatnio podobno zagrali w jakimś wybitnym filmie. Co to było, przypomnijcie? Chyba musisz mieć na myśli na twoim miejscu. Słyszałam, że świetna obsada. Mało poważna, ale... Dobrze, dobrze, koniec. Przejdźmy do konkretów. O, z nami. Magdalena Lamparska. Brawo. Paulina Gałązka. Brawo. I... Miron Jagniewski, brawo! Oraz skromna osoba Delfina Wilgońska, witam państwa serdecznie. Gałązka, ty czytałaś cały scenariusz, tak? Tak, nasz film to jest komedia obyczajowa, w której małżeństwo zamienia się swoimi rolami, ale oprócz tego małżeństwa, czyli Mirona Jagniewskiego w roli Kasi i Krzysztofa oraz mnie w roli Kasi i Krzysztofa, występują także na przykład nasze dwie wspaniałe kobiety, Edyta, czyli koleżanka z pracy Krzysztofa oraz Olga, czyli koleżanka z pracy Kasi. No i kochani, co wynika z tej całej zamiany ról? Wynika nie mnóstwo mów, nie problemów, mów. Ale państwo wynika państwo przyjdą i zobaczą. Tak mówisz? Nie mówić. Nie, wydaje mi się, że też wynikają też dobre rzeczy, dlatego że czasami jesteśmy tak zamknięci w swoim świecie, że nie umiemy zobaczyć tej drugiej perspektywy. A dzięki tej zamianie możemy lepiej zrozumieć osoby, z którymi jesteśmy. Więc może to być inspiracyjne dla państwa. Co by było, gdyby na przykład państwo zamienili się ze sobą rolami. Poza tym czasem się mówi, jak masz takie, że co byś chciał, gdyby Złota Rybka mogła spełnić twoje jedno marzenie, na przykład zamienić cię w coś jeden dzień, ktoś chciałby latać, ktoś coś. Ja na przykład chciałabym być facetem przez jeden dzień. Tak. A pamiętacie tę piosenkę Kai? Gdybym mogła być mężczyzną przez jeden dzień. Ja się nawet zastanawiałam, kim chciałabym być, gdybym się mogła zamienić z kimś. I w sumie jak przychodzi do, wiecie, płacenia ZUS-u, podatków i w ogóle szarej rzeczywistości ciężkiej, to chciałabym się zamienić z moim psem, Perłą. Myślę, że ma spoko życie. Dlaczego, ale wiesz, o tym pomyślałam? Wiesz co, a ja bym chciała być facetem przez jeden dzień. Choć ja uważam, że mam bardzo dużo męskich cech, to jednak... Wiecie, zobaczyć, jak to chemicznie też działa, jak zupełnie inaczej twoje ciało funkcjonuje. To jest dla mnie niezwykle ciekawe. No ja muszę przyznać wam, że dzięki tej podróży do świata Krzysia i Kasi, no to trochę tak czuję, jakby przez jakiś czas była mężczyzną, więc tak była to ciekawa podróż, na pewno, wiecie, taka ubogacająca. A Miron, jak to było być kobietą? Powiedz prawdę. Pięknie, oczywiście, wspaniale być kobietą, jest cudownie. Ale już miałeś dosyć. Ale też, słuchajcie, jakby emocje, przez które po prostu kobiety przechodzą, jednak jak serio wszystko traktują, to jest po prostu emocjonalnie wyniszczające. Muszę wam to przyznać. Nie? Z męskiej perspektywy, diapazony, które osiągacie po prostu... A nie, może taka Kasia po prostu jest. Chyba Kasia, ja tak nie to ustaliliśmy, że Kasia tak jest. Patrzę na was, jak siedzicie na tej kanapie, to... Na pewno wiecie, co było weselej grać Krzycha niż Kasię, to na pewno. No to kochani, a może w związku z naszym filmem i z tym, że są różne podziały obowiązków w domu, także u Kasi i Krzycha, co trochę wyszło szydło z worka jak po zamianie ciał, no to może taki mały challenge. Ja lubię challenge. Dowiemy się, kto u kogo czym się zajmuje. Dobra, kto wie ryba? Jak jest prywatnie w naszym życiu podział obowiązków? Dokładnie. Drobne naprawy. Drobna naprawa. To jest, zepsuje się, to... To jest kobieta, Delfina. To jest kobieta. Ty robisz drobne naprawy. To jest kobieta. Drobne tak, ja robię drobne naprawy. Ja wszystkie. I drobne, i duże. A może Delfina, no. Pochwal się, co ostatnio naprawiłaś? Co to za drobna naprawa to była? Znaczy, co? Tak, ja potrafię wiele rzeczy zrobić, tylko no, od wielu, wielu dni mam przepaloną żarówkę. No i jeszcze jej nie wymieniłam, ale nie dlatego, że nie mogę tego zrobić, bo potrafię to zrobić, tylko dlatego, że no, nie chce mi się iść do sklepu kupić żarówkę.
Czy można w tym konkursie wygrać żarówkę? O! Pranie, prasowanie? Ja lubię prasować, ale... Dlaczego się wstydzisz, Miron? Nie, bo ja w ogóle mam wrażenie, że trwam w przepięknym partnerskim, w partnerskiej relacji. Staramy się jakoś dzielić naszymi obowiązkami porówno i nie tak właśnie, jak to kulturowo się utarło. Natomiast no, nienawidzę robić prania i nienawidzę prasować. Irytuje mnie to. Wieszać prania. Mogę wrzucić i wcisnąć guzik. Dam radę, dobrze wieszasz, to nie musisz prasować. Źle wieszam, jeszcze gorzej prasuję. No. Idealnie obsadzony do roli Krzysztofa. Trochę gorzej do roli Kasi. Ja pamiętam taką historię, że kiedyś zaskoczyła mojego męża tym, ja na przykład nienawidzę prasować. Oczywiście czasami muszę, ale pamiętam, że już tyle się prania do prasowania uzbierało, a on jest naprawdę świetny. I go przywitała taka góra prania, znaczy taka prania do prasowania świeżego i niestety przyjechała jego mama. O! I się trochę zdziwiła, że jest taki podział obowiązków. O. A sądziła, że jest bardziej taki? Czy? Aha. Dobra, słuchajcie, to jak jest z gotowaniem u was? Inka, czy ty po prostu pokazujesz cały czas różową karteczkę, bo mieszkasz sama? Wyszło szydło z worka. Tak. Ja mogę wam powiedzieć, że moim popisowym daniem, ponieważ jak wiecie, lubię śledzie. No ja jest śledź. Jest śledź w oleju i z cebulką. Ale robisz to sama, czy kupujesz gotowe? Nie no, to znaczy kupuję gotowe filety z Mintaja. Ale właśnie często robię śledzia z cebulką w oleju oraz moje inne popisowe danie, już bardziej danie, stricte danie, to jest bigos. O, ja też się nauczyłam, bo moja mama nie umie w ogóle gotować i na święta bigosu nie było. Jest jakiś taki koleś, naprawdę, który wspaniały przepis na bigos i ja z moim brakiem umiejętności zrobiłam pyszny bigos. Ale wegetariański? Nie, taki normalny. A ja ci mam taki przepis na śledzie, o Jezu, pyszny z cebulą i z jabłkiem. Och, tak, są też takie połączenia. Tak. Bardzo dobre. Tak. A u mnie jest tak, słuchajcie, u mnie z gotowaniem jest tak. W oleju. Że zamieniamy się co jakiś czas. Jak znudzi nam się jeść zdrowo, wtedy ja gotuję smacznie. A jak już się zaczynamy źle czuć i już nie możemy jeść więcej smacznie, czyli na przykład pysznej glutenowej kuchni z nabiałem, z serem, włoskiej makaronów, pizzy, bo robię pizzę. Jestem głodna. To zaczyna Jagoda robić i wtedy robi zdrowo. No i tak się wymieniamy mniej więcej. Żeby zdrowo jeść, to trzeba umieć gotować, bo inaczej to jest bez smaku. No. Nie wiem, powiem wam, że ja lubię, jak są takie dwie karteczki, bo pewne rzeczy stereotypowe, które były kiedyś przypisane kobietom, że nie wiem, facet wracał i czekał, kiedy będzie obiad na stole, teraz w ogóle nie zdaje rezultatu i gotuje wtedy ten, kto ma czas, to kto może, żeby to ogarnąć. Jak nie ogarnąć, to zawsze można coś zamówić. I to jest takie, wiecie, bez żadnej napinki. I dla mnie to jest w ogóle najważniejsze, że nikt się nie napina się, bo ja miałam taki moment, że po prostu jak bardzo dużo pracuję, to nie mam kiedy. Nie mam kiedy gotować, nie mam kiedy robić zakupów. Ale stoję przy tych garach i gotuję 7 garnków zupy i uwekuję w słoiki, więc jednak... Razem. Razem, musi być razem, żeby nie zwariować. Zakupy. Shopping. Ja nie jestem oryginalna. U mnie w domu nikt nie lubi zakupów. Zakupy to jest męka w ogóle od wszystkiego każdego rodzaju zakupów, od spożywczych, a już najbardziej, jeśli chodzi o rzeczy materialne, to jest po prostu koszmar. Ja wchodzę do sklepu i po prostu wychodzę natychmiast ze sklepu, po prostu, bo odzniechęca mnie stanie w kolejce w ogóle. To, jak są urządzone sklepy, jest dla mnie po prostu też męką. Nienawidzę chodzić na zakupy, jakiekolwiek. Wymiana opon z letnich na zimowe. To u mnie po raz pierwszy, zapamiętajcie ten moment, jest to pan. A ja to serwis, ja te no do tak. serwisu. No ja też. No ale tam jest pan. Tak, pan. No to najczęściej w serwisie pracuje pan, który i tak. Głupie się przyznać, ale... Nie, ale patrzcie, co tam jest. To, ja wiem, to jest dziwna sprawa, muszę wam się przyznać, ale po prostu moja dziewczyna świetnie się dogaduje z mechanikami. Ja z kolei mam zawsze wrażenie, że mechanik cię orżnie, nie?
że zawsze ci zreperuję samochód tak, żeby zaraz cię znowu zepsuł. Nie potrafię tego wyrzucić z głowy. Jak tylko idę do mechanika, już jestem wkurzony. A ona po prostu umie to tak załatwić, wiecie, soft power, przyjdzie, zakręci se typa wokół palca, no tak, i po prostu no, i wymieni opony. Czyli ona w ogóle, ona okay. Uwielbia, nie? Sorry, nie? No ja chodzę, rozmawiam z panem, potem pan wymienia. Pan wymienia. Ja płacę. Pamiętanie o ważnych datach. No one. Pamiętanie o moja ważnych mama, datach. Moja mama, moje... No właśnie. Tak, moja mama wysyła SMS-y. Dzisiaj wujek jakiś tam ma imieniny, pamiętaj. Dzisiaj a Facebook? Ktoś tam, ktoś tam. Jest jakiego? Jakiej płci? Jakiego rodzaju. Sprzątanie. Nikt. Ja rzadko sprzątam, muszę się przyznać. Ja nienawidzę sprzątać. To jest jakaś kara dla mnie, sprzątanie. Bardzo lubię mieć porządek. Ja też kocham porządek. Ale po prostu mi ten bałagan się tak szybko robi, że nawet nie wiem kiedy. A mój mąż jest bardzo porządny i bardzo taki w tym, więc niestety on jest głową tego interesu. Super! Chyba dlatego, że nie ma wyjścia. No, może tak. Dbanie o wystrój domu mieszkania. Dbanie o wystrój domu. Mój mąż wszędzie jeździ z takimi lampeczkami na choinkę. No. Że gdzieś jesteśmy w jakimś hotelu, zawsze można koło firanki zawiesić i wtedy jest tak no, super. No, jak miło. Totalnie. Jeździcie po hotelach z lampkami choinkowymi? Niezależnie od jakby sezonu. Od pory. Oznaczacie sobie pokój na przykład hotelowy? Pojechaliśmy na Sardynię w wakacje. I ja patrzę, a jakieś takie lampiony na tarasie zostały przydekorowane, że w środku te lampeczki, czyli jak siedzisz sobie wieczorem, pijesz wino, to te lampeczki tak ładnie w tych lampionach wyglądają, wiesz? Że nie ma to związku ze świętami, tylko po prostu jakieś takie światło. Klimacik. Wtedy, taki klimacik. Fajnie. Więc tak. Bardzo fajnie. Twój mąż się bardzo dobrze prezentuje tutaj. Tak. No właśnie. Serdecznie go pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Skręcanie mebli? Ale to tak nie wiem, bo jak jest... Skręcanie mebli jest super, ale, w towarzystwie się ale to nie, ja robi. Myślę, że tak, słuchajcie. No tak. Ja kiedyś... Jak jest dobra instrukcja obsługi? Tak. Kiedyś zdarzyło mi się, że kupić szafę przez internet i trzeba ją było dopasować właśnie, więc po prostu we dwójkę musieliśmy ją skrócić o 30 cm, więc z tą... jejku, jak to się nazywa? Piła. Z piłą. Miałeś mi tylko taką piłę ręczną, że tak powiem, więc tą piłą ręczną bardzo cierpliwie skróciliśmy o 30 cm. Idealnie się wpasowała szafa. Mój kumpel mi 2 lata temu stwierdził, że mi przywierci półki takie, no wiecie, na ścianę, na książki. Ja chciałam takie najzwyklejsze, ale on powiedział nie, ja ci przyszykuję takie, że nie na wspornikach, tylko takie jakieś na takie bolce, nie, na wkręty. No i zrobiliśmy to, minęły 2 lata, słuchajcie. Do tej pory te półki są na takim kiku od mopa, a właściwie do malowania sufitu, takim żeby wyciąganym, bo jak się go zdejmie, to są tak. Okej. Ale a propos twojego męża, przyozdobiłam ten kijek lampeczkami. Kiedyś pamiętam taką sytuację, że sama skręcałam łóżko, ramę do łóżka, sporą, więc żeby to dobrze wkręcić prosto, musiałam opierać ramę o krzesło, bo jak odeszłam na drugi koniec, to już było... No, to jest wyzwanie. Tak, to było tak, wyzwanie. Tak. Na szczęście oni tam w tym słynnym sklepie, którego nie chcę powiedzieć nazwy, w którym jest zrób to sam, dają taką instrukcję obsługi, w której jest na przykład narysowany drugi ludzik, że teraz będzie potrzebne 2 ludzi do tego, żeby a co to zrobić, jak nie ma tego ludzika? No właśnie, wtedy krzesło. Tak. Ja za to przerabiam meble, kupuję stare, dopasowuję, to jest moje hobby, nie pozwoliłbym nikomu nic grzebać w moich meblach. Przyznam szczerze, byłam u Mirona, jest to bardzo fajnie, interior designing, tutaj talent, berliński styl, super urządzone mieszkanie. Dziękuję ci, Paulinko. 5 zł. Ojejku, o Boże. Nie wiem, chciałabym, żeby ktoś robił to za mnie po prostu. Jezu, ja też bym chciała, żeby ktoś to tam... Mówię wam, chociaż ja wcale nie mam tak dużo obowiązków urzędowych. Dlaczego mój pies nie potrafi tego pójść i zrobić? Moja dziewczyna zna moje wszystkie hasła, ja ich już nie znam. Wszystko za mnie ogarnia, zna moje nipy, PESEL-e, po prostu... Jest upoważniona wszędzie tak, do wszystkiego. No niestety. Trochę wstyd, ale tak to wygląda. A ja nie wiem, a ja jestem w tym świetna.
Od 5 lat prowadzę fundację, jestem dyrektorem administracyjnym fundacji. Bardzo mi to dużo daje, bardzo dużo się dowiaduję i uwielbiam spotykać takich dziadersów, którzy traktują cię jako taką blondynkę, jeszcze aktorkę, to już w ogóle nie ma pojęcia. I z każdą minutą rozwiewam ich wątpliwości, że ja wiem, o czym mówię, jestem kompetentna i nie ma szans. Jak Edyta. Bardzo dobry casting. Ja ostatnio, słuchajcie, poszłam na policję do wydziału drogowego, ponieważ chciałam opłacić moje postojowe opłaty, bo się okazało, że teraz oni jeżdżą z takim samochodem po mieście i to, że nie masz papierka za wycieraczką, wcale nie znaczy, że nie masz tej wezwania do opłaty za postój, bo to się nie nazywa mandat, teraz już wiem. E-mandat jakiś. Właśnie tak. Nie, mandat to jest tylko to, co może ci nałożyć, no właśnie, bo dowiedziałam się. Bo jedno policja, a drugie tak, straż. Tak, miejsce, tak. Nie? No i jeżdżą z takimi teraz no, samochodami. I możesz nawet nie mieć tego mandatu, tej wezwania do zapłaty za wycieraczką. No ale ja poszłam do wydziału drogowego, ponieważ chciałam się właśnie dowiedzieć, jak tam moje należności, bo miałam remont, nie było mnie jakby w miejscu zameldowania. No i zostałam po prostu, zostałam zbysztana od góry do dołu przez państwa policjantów za to, że przychodzę na policję dowiadywać się o takie głupoty. I że takie rzeczy to w Zarządzie Dróg Miejskich albo w Głównym Inspektoracie Drogowym. No, ale było mi tak strasznie przykro, bo ja naprawdę przyszłam tam z pełna wiary i naprawdę grzeczna i miła. I było mi tak strasznie przykro, bo czasami można w takim urzędzie, ja rozumiem, że interesanci często są pretensjonalni, ale niestety polskie urzędy kojarzą mi się z tym, że ktoś na mnie swoje wylewa frustracje. Dlatego pozdrawiam wszystkich tych urzędników, którzy są, naprawdę wyciągają rękę do interesantów. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Jeśli chcecie zobaczyć, jaki był podział obowiązków w rodzinie Domańskich u Krzysia i Kasi, to obejrzyjcie film Na Twoim Miejscu. Zapraszamy serdecznie Was do kin i, no i przyjemnego seansu.